Chciałem dziś opowiedzieć o naszym eksperymencie, który wykonałem wraz ze współpracownikami na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Laboratorium Pamięci Kwantowych, który polegał na zademonstrowaniu paradoksu Einsteina-Podolskiego-Rosena pomiędzy atomami a fotonami. Zanim jednak powiem o samym eksperymencie, muszę wyjaśnić, czym właściwie jest ten paradoks. Żeby zrozumieć, czym jest paradoks, musimy najpierw poznać pewne pojęcie, które jest fundamentem mechaniki kwantowej, mianowicie splątanie. Splątanie po raz pierwszy zaczęło trapić ludzi już prawie 100 lat temu, kiedy właśnie Einstein, Podolski i Rosen zasugerowali eksperyment, który pozornie był paradoksalny. Rozwiązanie nie pojawiło się właściwie przez kilkadziesiąt lat, kiedy to John Bell zaproponował eksperyment, w którym dwie cząstki o przeciwnych spinach, a ten spin to właściwie możemy sobie wyjaśnić jako dwie strzałeczki, jedną do góry, drugą do dołu. I taki eksperyment z cząstkami o przeciwnych spinach pozwalał wreszcie zademonstrować, że takie cząstki są zawsze zantykorelowane. To znaczy, można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że mamy gdzieś cząstkę, która ma jakąś strzałkę do góry, druga ma strzałkę do dołu i niezależnie co się dzieje, zawsze będą przeciwne. Jednak okazuje się, że należy je mierzyć zawsze w różne sposoby. Dopiero wtedy takie coś klasycznie, zgodnie z prawami mechaniki klasycznej, jest zabronione. To znaczy, co prawda mierząc, tylko patrząc, czy spin jest do góry lub do dołu, zawsze dostaniemy przeciwne. Jednak klasycznie, jeśli nagle zaczniemy patrzeć, czy on jest w bok, czy w drugi bok, okaże się, że ta antykorelacja zniknie. Jeżeli jednak właśnie cząstki są splątane, takie dwa spiny zawsze znów będą przeciwne. Zawsze jeden będzie w stronę kamery tutaj, a jeden będzie w stronę mnie.